Siemanko wszystkim, dzisiaj odpalamy analizę protokołu DOPEX i będziemy zastanawiać się nad tym jak wyglądają opcje na blockchainie na tym jednym z bardziej popularnych projektów zajmującymi się opcjami jak widzimy ten projekt jest na sieci Arbitrum i zbliża się przed nim trochę, trochę dobrego i ekscytującego co może w przyszłości nam wpłynąć na cele jednego z ich tokenów tak więc to będzie w tym odcinku, ale na początku przejdźmy sobie przez kilka ogłoszeń. Na dole w opisie oczywiście możecie znaleźć więcej źródeł, żeby mnie poczytać, pooglądać. Poza tym również macie w opisie podany link do zdecentralizowanych giełd, jak chociażby Gmix czy GNS, czy też do Bybita czy Kucoina, gdzie... Po upadku FTX-a może szukać miejsca dla siebie. Wejdziecie, dostaniecie trochę zniżki na opłaty transakcyjne i możecie tam sobie spokojnie dygenić. Ale już zacznijmy od tego, na czym polega sam protokół. Przede wszystkim nie będę Wam teraz tutaj wyjaśniał, na czym polegają opcje i z czym to się je. Jest to dość skomplikowane narzędzie, bardziej popularne na rynku tradycyjnym, więc po co męczyć się z mojej strony. Możecie wejść sobie na YouTube, na inwestopedię, poczytać tam, zastanowić się i dokładnie poznać, na czym polegają opcje. Czy to opcja call, która jest na wzrosty, czy to opcja put, która jest bardziej na spadki. Ale my przejdźmy już do samego tutaj projektu. Przede wszystkim będą tutaj wykorzystywane opcje europejskie. No, i może chwilę tylko wdam się, na czym polegają opcje europejskie. Więc tutaj, jak widzimy w wyjaśnieniu jednym z artykułów na Medium, to są opcje, którą, które można jakby wyegzekwować dopiero tylko i wyłącznie na końcu daty wygaśnięcia. a Opcje amerykańskie, ten kupujący może. No, wykończyć, wyegzekwować anytime, czyli kiedy tylko chcę przed datą wygaśnięcia. Tak więc takie tu są różnice. No i my tutaj mamy coś takiego jak single staking option vault, czyli tutaj w tym mamy różne aktywa. Mamy Ethera Mamy RDPX, mamy DPX, czyli tokeny protokołu, jak również jest oczywiście Bitcoin, jest CRV i też mamy GOHM, czyli Onipus DAO. Także coś bardziej takiego e, egzotycznego, jeśli chodzi o te aktywa, na których po prostu robi się opcje. Wejdźmy sobie więc tutaj chociażby e, w to i zobaczmy, co tu możemy zrobić. No przede wszystkim pojawia nam się tutaj e, tak, takie coś, że możemy być po stronie tych, którzy... Piszą opcję, czyli możemy zdeponować tu hajs i być dostarczycielem płynności, jakby do tych opcji. No i oczywiście są ci, którzy kupują te opcje, czyli robią zakład, czy ta cena wzrośnie, czy spadnie, jeśli chodzi o opcję call. No to oczywiście tutaj mamy opcję na wzrosty. No i tak, przede wszystkim. Tutaj możemy zdeponować highs, na przykład zwrapowanego etera, czyli ten token, na którego będą tutaj obstawiane zakłady po stronie depozyt. Oczywiście tutaj stajemy się tymi, którzy piszą te opcje. Wrzucamy sobie ether, ustawiamy cenę strike i wtedy jeszcze mamy tutaj oczywiście okres kiedy będzie wygasać ta opcja. No i w jaki sposób możemy tutaj zarabiać? Otóż poprzez dostarczenie tej płynności, czyli jakby napisanie tej opcji, my zgarniamy hajs w postaci premium, bo jeśli ktoś chce zrobić zakład, zahedżować się, cokolwiek yy, i kupić tą opcję, no to oczywiście musi zapłacić za tę opcję. I jak widzimy sobie, jak klikniemy buy, no to wybieramy, jaki? Strike price, czyli ta cena, którą myślimy, że osiągnie eter w danym okresie, na przykład 1800 czy tam 1500 i tak dalej. No widzimy tutaj jeszcze kilka innych parametrów są omijane tutaj przede wszystkim te wszystkie greckie współczynniki, no bo tutaj mamy bardzo uproszczoną formę tych opcji. To nie jest tak dokładnie nie wygląda jak na trady ale to już oczywiście zagłębicie się gdzieś bardziej w doksy i będziecie mogli sobie wywnioskować to. Tak więc tutaj wybieramy opcję Strike. Kiedy wygasa, no i pojawia nam się wtedy cena, ile musimy zapłacić za tą opcję, i to, co płacimy, no to nazywa się premium, i wtedy to premium, no i idzie do tych, którzy deponują tutaj i są po stronie, jakby tych piszących opcji. Przede wszystkim, ktoś może się zapytać, co to za rodzaj opcji tutaj jest, o co tutaj w ogóle chodzi. No więc, tak jak mówił nam tutaj jeden z artykułów, są tutaj w tym SSOV covert calls. I covert calls, w skrócie mówiąc, no to to są takie opcje, które dobrze, ta strategia sprawdza się, jeśli inwestor sądzi, że cena aktywa, na którego Właśnie jest ta opcja, nie zmieni się za bardzo w near term, czyli w tym krótszym terminie. No i ogólnie to wygląda tak, że my posiadamy już ten zastaw do tej opcji, to aktywo, na które będziemy tą opcję po prostu robić. I to się nazywa covered calls, bo jeśli byśmy kupowali i dopiero wystawiali opcji, no to coś takiego by się nazywało buy and write. Więc to jest taka typowa strategia, która występuje w, w, w opcjach. No i mamy różnego typu przykłady, jak to może wyglądać, jak możemy na tym zarabiać, ale oczywiście podrynkuję wszystko i będziecie mogli sobie dokładnie doczytać, bo to nie jest tak, że zaraz Wam wszystko da się wytłumaczyć w kilka minut, bo też spróbuję, żeby ten filmik nie był zbyt długi, żeby tutaj Was nie zanudzić jakoś za mocno. Tak więc w tym SSOV mamy Covered Calls. Strategię robioną. No i tutaj możemy sobie oczywiście kupować tą opcję Call, czy też zdeponować highs, tak mniej więcej działa ten single, single Staking Option Vault. To samo możemy robić na opcji Put, no i mamy put Quarterly, czyli kwartalną, Weekly i tak dalej, a nawet GMX jest. I tutaj też możemy sobie kombinować, więc. Tutaj, jeśli bawicie się o opcję, bo chcielibyście wypróbować w jakiś sposób sobie, może będzie sprawdzać się do taktyki waszego portfela, no to to jest jedna z dobrych opcji, po prostu, żeby to robić. Poza tym, jednym z ich głównych produktów, takim, co nabrał dużo na popular popularności i dużo się o nim mówiło, ja też ostatnio opisałem nawet tweeta na ten temat, to są właśnie Straddles, i to są opcje tak zwane atlantyckie. Dlaczego atlantyckie? Bo one mieszają trochę sobie z, z tych amerykańskich i europejskich. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy trzy aktywa, na które możemy to robić. No to wiadomo, że najbardziej gdzieś tam interesuje nas kwestia, żeby sobie walnąć long straddle na ETH. No bo to jest najpopularniejsze aktywo. No i mniej więcej zaraz wytłumaczymy Wam o co tutaj chodzi. Jak weźmiemy sobie... E, tak, tu są atlantyckie opcje i przede wszystkim one są zmodyfikowane w ten sposób. Ja to bardzo uproszczę, bo jednak to, jak one działają, możemy sobie mniej więcej wyczytać tutaj w tym poście, który jest wyciągnięty z Discord'a. Ale tutaj ta taktyka jest taka, że jakby nasz bet obstawia zmienność na rynku. I tutaj widzimy, że zaczynamy powiedzmy od ceny 1500 i kupujemy sobie wtedy te long straddles, czyli tego. Właśnie tą opcję atlantycką, i wtedy wychodzimy na zero, jeśli oczywiście cena gdzieś tam osiągnie ten strike z jednej czy z drugiej strony, a potem po prostu zaczynamy zarabiać. Więc jak widzimy, nieważne, czy pójdzie dosyć mocno w prawo czy w lewo, czyli w górę czy w dół, ważne, żeby po prostu była dość znaczna zmienność na tym rynku, bo jeśli zostaniemy w jednym miejscu, no to niestety, ale wtedy. Nie przegrywamy, no i oczywiście to premium, które zapłaciliśmy za kupno tej opcji, odlatuje nam gdzieś i, i nie, nie zyskujemy na tym wszystkim. Tutaj też jest kolejny artykuł, który oczywiście Wam podlinkuję, który będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to używać, jaką strategię tutaj mniej więcej obierać, ale to jest. Wydaje się dosyć skomplikowane, jednak gdy przejdziemy sobie na samą stronę, no to tu nie ma takiej dużej filozofii. Oczywiście możemy zbeton, zbetonować, zdeponować USDC, żeby być tym, jakby option writerem i żeby dostarczyć płynność do tych opcji albo po prostu możemy sobie zakupić. No jak będziemy sobie tutaj na przykład zakupować, no to oczywiście wpisujemy dokładnie, co tu chcemy zrobić, widzimy, jak wygląda nasz i kiedy zaczynamy wychodzić na plus tym wszystkim, a kiedy przegrywamy. Tutaj mamy oczywiście odpowiednie procenty, jakieś fundingi, które płacić, jaka jest total liquidity i tego typu rzeczy oraz ile możemy zarobić na tym, że zdeponujemy tutaj i USDC i będziemy mieli i będziemy mieli po prostu okazję Zarobić sobie trochę hajsu, więc to jest coś, co jest ich wyjątkowym produktem, ponieważ, no jak call, put, no to musimy, musi obrać rynek nasz kierunek. A tutaj na przykład jest sytuacja na eterze, że wiemy, że będzie jakaś duża zmienność, ale nie jesteśmy w stanie określić kierunku, bo przykładowo był merch i pójdzie dobrze, może pójść wszystko rynek do góry, pójdzie źle, no możemy ja lecić do piekła, więc kupujemy taką opcję. I betujemy na to, że coś dużego się wydarzy i będzie duża zmienność, ale jeśli nie ma zmienności, no to niestety w tym momencie padamy. No i kwestia jest taka: nie każdy chce dostarczać płynność na tego typu platformy. To jest trochę może skomplikowane z jednej strony, jak widać przez kliknięcia, niezbyt skomplikowane, ale na tyle, żeby zrozumieć i. W pełni pojąć na tym to wszystko polega, no bo wiadomo, możemy robić różne sposoby na API, Możemy wrzucić kasę, możemy po prostu oddać się temu, co tu jest, po przeczytaniu delikatnie doxów i fajnie widać, że procent jakieś będą, zarabiamy tego typu rzeczy. Ale gdy chcemy zrozumieć dokładnie, jak to działa za kurtyną, no to już trochę inna sprawa. No i do sedna. Niektórzy nie chcą. Dostarczać tej płynności, dużo ludzi nie chce, a się decydują, no to boją się, że stracą kasę. No i tutaj z tym wszystkim przychodzi nam token RDPX, ale o później będę miał mówił, i oni zachęcają w ten sposób ludzi, żeby dostarczać płynność, że w momencie, kiedy przez tego kupującego jest osiągana ta cena strike. I po prostu wtedy wygrywają, mają wygraną, jak to niektórzy mówią. No to niestety my je tracimy, jako ci, którzy składamy depozyty, więc oni tym wszystkim, co tracą, zwracają do 30% wartości pozycji, ale nie tutaj w eterze, nie w USDC, tylko niestety no, z wydrukowanym z powietrza RDPX, który nie ma, nie ma maksymalnej podaży. Wydaje się jak jakieś dziadostwo i trochę nieciekawy token, ale do tego dojdziemy poprzez tokenomię i na czym to wszystko polega. Także, jak coś nie pójdzie nam w dostarczaniu płynności, no to część mamy zwracane w postaci tego RDPX-a, no i możemy sobie wtedy jakoś przeżyć tą naszą stratę. Więc, mniej więcej, tak działa tutaj. Yy, tak działa w ten sposób yy, ta platforma. Także to nie są jakieś skomplikowane rzeczy. Widać, że mamy yy, właśnie SOV, Straddles, tu Bonding. Zaraz do tego przejdę, na czym to wszystko będzie polegać. Ale teraz zahaczmy o samą tokenomie. Projekt. Tak więc, tak jak mówiłem na początku, mamy tutaj dwa tokeny. Jednym z tych tokenów jest właśnie DPX, który używa się do tego, żeby głosować w governance, a także protokół FI accrual e token, czyli też token, który zbiera FIS. Tutaj mamy dokładnie wyjaśnione, czyli Supply Governance token, czyli governance, a także tutaj EQL, FIS, revenues z voltów, e czy też zewrapowanych tam różnych rzeczy i tego po prostu, jak działa ten protokół na koniec każdego, e każdej epoki, czyli ten epok. E I Total Supply wynosi na chwilę obecną 500 tysięcy, a zasoby w obiegu. No, widać, że jeszcze dużo tego nie wypłynęło, także mamy 207 tysięcy. Jak przejdziemy sobie dalej, no to tak wygląda lokacja mniej więcej. Minting, Farming, Founders, ile dostają early investors, and Token Sales i jak wygląda ta emisja. No, my jesteśmy ta za 2023. Jak widać, że jeszcze tego trochę gdzieś tam musi wyjść. No i tutaj mamy też wpis Bullcase dla tego wszystkiego. Drugi to jest rebate token, ten dpr, dpx i on po prostu jest mintowany i dystrybuowany dla tych, którzy ponoszą po prostu stratę, gdy partycypują w polu. Jednakże, pomimo tego, że tutaj nie ma maksymalnej podaży i widać, że nie ma za bardzo użytku do tego tokena, oprócz sprzedawania go i gdzieś wrzucenia może w liquidity pool, to oni jednak idą po rozum do głowy i niedawno został wypuszczony papier, który mówi o DPXV2 i tutaj już pojawia nam się użyteczność do tego tokena, co też mamy mniej więcej tutaj opisywane w tej tokenomie, czyli przede wszystkim będzie używany do tego, żeby mintować syntetyczne aktywa. Takie Jak również commodities i tego typu rzeczy, gdzie będziemy mogli tutaj handlować, także będzie więcej niż tylko tych kilka kryptotokenów do tego, żeby używać w opcjach, i to może mega mega napędzić, napędzić popyt. Jak również część będzie ich spalana. Poza tym będzie też można dzięki temu zbustować sobie fi poprzez staking rdpx. -a. A także RDPX będzie kolateralem, żeby pożyczyć fundusze na margin, po prostu żeby sobie zrobić zalewarowane opcje. No i jak wejdziemy sobie teraz dalej na stronkę to widzimy, że mamy tu zakładkę VIDPX i to jest escrow, czyli zablokowany, który może być po prostu używany do tego, żeby zarabiać yield w protokolu protokołu i tak dalej. No bo część z tego Fisów i z tych wszystkich opłat, które dzieją się na protokole są przeznaczone dla stakerów. Niestety nie ma tutaj tak pięknie jak chociażby w się nie jest to wypłacane w Quality Tokenie, czy to w DAI, czy to powiedzmy USDC, jakie jest w Mami, czy to w Eterze. no tutaj mamy nadal inflacyjny DPX, rate jest 21%, więc no, na czym dłużej zablokujemy, tym lepiej to nam wychodzi, jeśli chodzi o do, do, nagrody za te wszystkie fi i tutaj Widzimy jak to jest przeliczane, poza tym możemy oczywiście to farmić w liquidity poolach do Ethera, czy to RDPX, czy to DPX. Ale teraz może przejdźmy sobie dokładnie i powiedzmy na czym tutaj polega e, sam ten e, token RDPX. Tutaj przychodzi nam też taki artykuł z pomocą, który wyjaśnia fajnie mniej więcej na czym to wszystko będzie polegać e, w przyszłej wizji tego projektu. E, ogólnie Twórcy dość dobrze dowożą i radzą sobie z tym wszystkim. Co prawda miało być tu mniej więcej, więcej odpalone do Halloween, jednak to się przedłuża i może będzie gdzieś tam dopiero na nowy nog wprowadzane, ale no tak to już czasem bywa w tym krypto. Mało kiedy jest wszystko dokładnie na czas robione, jednak po prostu ten token jakoś sobie radzi i robią dosyć skomplikowane rzeczy, więc trzeba im po prostu dać czasu, żeby było to zrobione raz a porządnie. Ten artykuł oczywiście wrzucę też wam w opisie. No i na czym polega tutaj ten DPX 2 i czemu będzie miał tutaj popyt. Przede wszystkim on będzie sobie tutaj e, łączył różne atrybuty z różnych protokołów. No, widzimy lunę tutaj SNX OHM, no to to może wydawać się trochę nie za bardzo, ale jednak wytłumacząc na czym to wszystko dokładnie polega. No to przede wszystkim pojawi się tutaj Stablecoin, który będzie DOPEXUSD. USD i ten Dopex USD będzie używany do tego, żeby. E, Przeprowadzić większy rozwój i adopcję platformy, ale poza tym za pomocą tego stablecoina będą mintowane syntetyczne asety. Ale ktoś powie, przed chwilą mówiłem, że do tego będzie potrzebny RDPX. Otóż będzie potrzebny, ale on nie będzie bezpośrednio potrzebny, żeby robić te syntetyki, ale pośrednio poprzez najpierw wymintowanie stablecoina, a następnie dopiero będzie można wymintować asety, które są potrzebne. Nam to po prostu do handlowania. No i w jaki sposób to będzie nastąpywać? Przede wszystkim ten stablecoin DPXUSD będzie w 75% poparty przez stablecoin USDC, a w 25% będzie poparty wtedy w RDPX. Także możemy sobie zobaczyć, jak mocno powiedzmy popyt urośnie na te syntetyki na... jak to może wpłynąć na market cap samego RDPX, no to wtedy jeśli mamy 50 milionów syntetycznych asetów, to 12,5 miliona popytu pojawi nam się na RDPX, a zobaczmy teraz jak wygląda RDPX no na chwilę obecną kapitalizacja rynkowa to jest 21 milionów, tak więc możecie sobie wyobrazić w jaki sposób i jak mocno to może po prostu polecić do góry wtedy, kiedy pojawi się duży popyt na syntetyczne Asety. No może być sporo. Nawet jeśli będzie to mniej i powiedzmy gdzieś tam zrobią 20 milionów, no to i tak 5 milionów 40% większy popyt. Skądś gdzieś to trzeba skupić i gdzieś dostać, żeby ten RDPX po prostu e, pozyskać i wymintować sobie ten syntetyczny aset. Więc dochodzimy wtedy do sytuacji, że on jest dodrukowywany, w sposób taki, gdy przegrywają tam ci dostarczyciele płynności, a w inny sposób po prostu go nie wymintujemy, nie dostaniemy. Więc mimo tego, że nie ma całkowitej podaży, a pojawi się dosyć duży popyt i będą one spalane, no to może nam dojść do deflacji i do dużej aprecjacji tego tokena. I w momencie, no, gdy będzie duży popyt na syntetyki, no to ten market cap naprawdę może dosyć nam gwałtownie urosnąć i token DOPEX pójść w górę. A jeśli pójdzie w górę sam RDPX, no to wiadomo, że pewnie też i ten token pójdzie całkiem ładnie. Jak zobaczymy sobie, powiedzmy 90 dni tu i 90 dni tu, no to one zachowują się bardzo podobnie, w sumie idą jak po sznurku, więc to już kwestia, który tam byście woleli sobie, żeby użyć do inwestycji. To już zostawiam wam, ale powróćmy do tego, jak to spo, w jaki sposób będzie działać to MINT tego stablecoina. Przede wszystkim użytkownik, tak jak widzimy, to jest white paper po prostu tego dwójki, który jest napisany po polsku. Wrzucę Wam link, będziecie mogli sobie dokładnie przeczytać, na czym to wszystko polega, bo to nie są łatwe rzeczy i na pewno po polsku, mimo że gdzieś tam się zna angielski, będzie przyjemniej to wszystko analizować. Najpierw przeczytam sam po angielsku, potem wróciłem do polskiego, bo później znalazłem i trochę mi to rozjaśniło. Oczywiście <laughs> trzeba było przeczytać to więcej niż raz, żeby dokładnie zrozumieć, plus wszystkie inne źródła połączyć w całość. Wtedy to lepiej układ się w głowie, więc przykładowo, jak możemy dojść do tego naszego stablecoina? Użytkownik deponuje 50% w płynności, czyli RDPX USD i 50% w czyli idziemy sobie tutaj, RDPX. Wrzucamy gdzieś tam na farmę, dostajemy ten token, i wtedy to jest 50% naszego pozycji, którą możemy wymintować. A potem wrzucamy stablecoin USDC, powiedzmy, i możemy wymintować wtedy naszego jakiegoś stablecoina. Oczywiście możemy też to zrobić bez loop. Dwa razy 50% out of the money Atlantic R DPX put także to też jest opcja, że można wymintować przez opcję atlantyckie put. I tutaj może pojawić się właśnie też popyt na ten token. No, i z czego była specyfikacja zostanie opulgowana w przyszłości? Jeśli cena RDPX wynosi 100, no to byłoby to 2 razy 50 USD. Ten protokołowi dostęp do 100 dolarów w stablecoinach. Czyli tu też powiedzmy, chcemy wymintować 1000 dolarów, więc musimy użyć póle płynnościowe, czyli 50 na 50, czyli będzie 250 RDPX, 250 USDC plus 500 w USDC. Czyli tak jak mówiłem, 75% będzie pokrycia w stablecoinie, a 25% będzie pokrycia w RDPX i tak pojawi nam się popyt, czyli 75% mamy w stablecoinie. Również będzie można tutaj zrobić taki podwójny, jakby bonding, umieścić również heny DPX USD, czyli stablecoina w parze, tutaj widzimy Triple korwa i to podciągnąć jeszcze do USDC, i wtedy mintujemy sobie ten stablecoin, i będziemy mogli potem jakieś syntetyki kupić na tej platformie. Mamy to dokładnie opisane tutaj, w jaki sposób to wszystko wygląda, i polecam Wam głębiej wejść to i doczytać dokładnie, byście zrozumieli o co chodzi. Jeszcze, czemu ludzie w ogóle będą chcieli bondować i używać chociażby tego DPX-USD w parze Tripolu, żeby jeszcze wymintować kolejne USDC? Otóż, będzie to działać na tym zasadzie bondingu, co mieliśmy w Olympus DAO, czyli mogliśmy parę płynnościową po prostu wrzucić tam te na zasadzie tego bądu te tokeny LP, a przez to dostawaliśmy sam token OHM trochę taniej niż cena rynkowa, i tak samo będzie tu. Będziemy mogli zmintować sobie poprzez ten Triple kerwa Stablecoin DPX, który będzie delikatnie taniej, będziemy mogli na tym trochę zarobić, ale on będzie przez 5 dni donestowany, czyli w ten sam sposób będzie to bondowane przez to, ludzie będą chcieli to robić, żeby po prostu zarabiać sobie to małe premium, które gdzieś tam się pojawia. No albo oczywiście potrzebujemy tego tripula na kerwie po to, żeby utrzymywać płynność tego i. Tego stablecoina od DPX. Tak tutaj mamy dokładnie model podwójnego deponowania. W jaki sposób możemy użyć to, żeby dostać jeszcze więcej stablecoinów? Czyli model RDPX wykorzystujemy, żeby dostać LP i potem DPX USD, a następnie potem DPX USD wrzucamy na curve, w ten triple i dostajemy stablecoin plus wartość premii. Także jest to dosyć proste. Jak już się zastanowimy głębiej, oprócz nawet tutaj jakieś jest zmianka Piotra Misiórka. Poza tym z takich nowości jeszcze będzie tutaj współpraca do z gmx -em. i GMX będzie wykorzystywany tutaj w GMX-ie jakby ich narzędzia, ich infrastruktura do tego, żeby zapewnić liquidation insurance poprzez Atlantyk do tych Atlantyki. Puc. Tak więc to też jest ciekawostka, nie mam nigdzie opisu, nie znalazłem jak to dokładnie będzie działać, więc musimy po prostu poczekać albo gdzieś tam podgingować bardziej na samym, na samym Discordzie i popytać ich jak to działa. Poza tym dopex jeszcze oczywiście jest rozwinięty i możemy zobaczyć ciekawostkę, że tworzą się projekty, które też działają w oparciu i tworzy się taki ekosystem do PEX. To Jones DAO, czy Plutus DAO. Także to są projekty zajmujące się opcjami i które gdzieś wykorzystują tu chociażby czy ich pulę, czy ich narzędzia do tego, żeby dalej się rozwijać. Oni też planują sami ekspansję większą i otwarcie na nowych dwójkach, nowych starych, gdzieś tam powiedzmy. BSC czy METIS, także w środzie gdzieś jest sam EVM, także można gdzieś tam też znaleźć swoje miejsce dla dopeksu. jak również gdy przeanalizujemy sobie głębiej chociażby samą ich tokenomię i to jak działają, no to widzimy, że grubasy, smart money Dosyć dobrze trzyma te swoje tokeny i nie za dużo tam się dzieje, chociażby też twórcy nie sprzedają tego zbyt wiele. Tak więc, jak spojrzymy sobie na wykres, może taki dłuższy, no widzimy, że ten rebate token on mniej więcej sobie oscyluje. No może maksa zrobimy? No, była pompa. No, wcześniej było wszystko pompa pompę na krypto, z grubo spadł. Niedawno też mocno podskoczył, tak jak widzimy tutaj, ale niestety ostatnie wydarzenia sprawiły co sprawiły, i bardzo podobnie wygląda wykres właśnie DPX. Ale tak jak mówiłem, tutaj najważniejszym wydarzeniem jest te zmiany, które będą wprowadzane w RDPX i to w jaki sposób wykorzystywanie tego tokenu do mintowania stablecoina od Dopexu może wpłynąć na jego kapitalizację i na sam fakt, że może stać się deflacyjny. Poza tym jest to silny projekt, który fajnie sobie radzi na rynku tych wszystkich zdecentralizowanych protokołów opcyjnych, bo tak jak gdzieś tutaj pokazywałem Wam, no to jest ich trochę, jest Lyra, jest Premia, Open i tak dalej. Więc oni mniej więcej się ścigają, ale każdy działa trochę inaczej. Może gdzieś w przyszłości Wam przybliżę też, jak działają te protokoły. Więc quality, quality, tutaj jest jeszcze raz quality. Fajnie dowożą, fajnie sobie radzą. Token może stać się deflacyjny, może na jego pojawić się duży popyt, jeśli sobie team po prostu z tym poradzi i staną na wysokości zadania. Tak więc to by było na tyle. Tak nam się kończy ta analiza tego projektu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy może znaliście już to, bo to nie jest jakiś nowy projekt i rozpocznijmy dyskusję na temat tego projektu. Na razie.